y jest wprost proporcjonalne do x oraz dla x równego 6, y równa się 30. Jakiej wartości x odpowiada y równe 45? Dobrze, no więc tak, co to znaczy, że y jest wprost proporcjonalny do x? Ano oznacza to, że zmienne y i x są związane równaniem, że y to jest pewna stała razy x. Tak, czyli mając wartość x, mnożymy to przez stałą k i otrzymujemy odpowiadającą x-owi wartość y. No dobrze, i teraz wiemy ponadto, że właśnie x równe 6 i y równe 30 no, są związane tym równaniem. Czyli możemy napisać, że 30 równa się k razy 6. Tak? Wobec tego, dzieląc obie strony przez 6, otrzymujemy wartość tego współczynnika. No, wobec tego k jest równe 30 przez 6, czyli 5. Wiemy zatem, że y to jest po prostu 5 razy x. Taki jest związek między y i x. No i wobec tego teraz możemy odpowiedzieć na pytanie w tym zadaniu, jakiej wartości x odpowiada y równe 45. No dobrze, czyli znaczy, że ten niewiadomy x oraz y równe 45 są związane tym równaniem, czyli 45 jest równe 5 razy to nasze nieznane x. No to, żeby obliczyć x tego równania, to po prostu dzielimy obie strony tego równania przez 5. Wobec tego otrzymujemy x równa się 45 podzielone przez 5, czyli 9. Zatem y-owi 45 odpowiada, albo y równe 45 odpowiada x-owi równemu 9.